Na Mafię 2 czekaliśmy kilka dobrych lat. W tym czasie studio odpowiedzialne za pierwszą odsłonę zmieniło nazwę i przeszło pod skrzydła nowego wydawcy. 27 sierpnia tego roku gra w końcu zawitała na półki sklepowe po wielokrotnych opóźnieniach daty premiery. Czy produkcja Take-Two Czech spełnia pokładane w niej nadzieje? I love to see you walk up and down the floor. Nowa Mafia to przede wszystkim genialny klimat. Doskonale oddano realia gangsterskie lat 40. i 50., kiedy włoskie rodziny, które do tej pory kontrolowały większość miast w Stanach Zjednoczonych, tracą wpływy wynikające z napływu cudzoziemców i wzmożonych wysiłków agentów federalnych. Ponadto zadbano wierne odwzorowanie tamtych czasów. Po ulicach poruszają się licencjonowane samochody, radio przygrywa utworami z tamtej epoki, a samo Empire Bay idealnie wkomponowuje się w całość. Drugą mocną stroną gry jest nieszablonowa fabuła. Głównym bohaterem jest Vito Scaletta, który poprzez swoją przyjaźń z Joe popada w tarapaty i zagłębia się w świat poważnej gangsterki. Nasz młody Włoch przez całą przygodę będzie targany wyrzutami sumienia oraz narastającą żądzą zemsty. Cała historia jest do bólu liniowa, ale mimo tego fabuła nowej mafii zachwyca, a niektóre wydarzenia na pewno zaskoczą fanów i poruszą wielu z nich. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Oprawa audiowizualna i dźwiękowa najnowszej gry Take-Two Czech to istny majstersztyk. Grafika dopracowana jest w najdrobniejszych szczegółach, a modele samochodów czy cutscenki to czysta poezja. Nawet samo miasto zachwyca swoimi urokami podczas zimy i uczuciem lekkości, jakie towarzyszy metropolii w czasie lata. Ponadto, cały czas w radiu lecą oryginalne utwory z lat 40. i 50., a wśród nich piosenki takich klasyków jak Richie Valens czy Dean Martin. Niestety, sama rozgrywka rozczarowuje. Zadania są nudne i powtarzalne, a najczęściej musimy po prostu pojechać z punktu A do punktu B i zrobić tam masakrę. Czasami trafi się nam jakiś pościg czy śledzenie danego osobnika, ale aż prosi się o większą różnorodność misji. Strzelaniny są już tak popularnym elementem gier komputerowych, że wydawać się mogło, iż stworzenie ciekawego mechanizmu wymiany ognia i inteligencji przeciwników nie jest takie trudne. Jednak Czesi pokazali swoje braki w tej kwestii. Potyczki są pełne skryptów, a jedyną inicjatywą naszych wrogów jest schowanie się za zasłoną i wyczekiwanie na egzekucję. Empire Bay pod względem wykonania nie ma czego zazdrościć Liberty City. Niestety w naszej metropolii nie ma co robić. Miasto z GTA 4 emanowało różnymi rozrywkami, którym mogliśmy się oddać w czasie pomiędzy wykonywaniem misji. Tutaj jedynymi atrakcjami są restauracje, sklepy z bronią i ubraniami oraz stacja benzynowa. Niestety zmarnowano olbrzymi potencjał. Ostatecznie Mafia 2 otrzymuje w naszej 10-stopniowej skali solidne 8,5. Ocenę uratowały fabuła i klimat, które są znakomite i przysłaniają niedociągnięcia twórców. Szkoda tylko, że nie wykorzystano pełnego potencjału, bo gra mogła śmiało pokonać GTA 4. The working man's a sucker, that's for damn sure. You said it.